Witam serdecznie, Bachu. Z tej strony a to jest kolejny odcinek Co Nowego Ekstra, czyli serii, w której dokładnie przyglądamy się aktualnym odcinkom i mówię Wam, czym warto się zająć, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej jak się da. A więc zaczynajmy. Na początek segment rozdawnictwo. I tutaj w tym tygodniu Rockstar rozdaje nam dwa itemy. Pierwszy jest o samo zalegowanie się do gry, i jest to koszulka, która prezentuje się w ten oto sposób. Nawet nie będę podejmował próby wymówienia tej nazwy. I jest jeszcze drugi item, który prezentuje się w ten oto sposób I dostaniecie ją za ukończenie wyzwania tygodnia Oczywiście pod warunkiem, że wszystko będzie u was działać Bo na przykład u mnie Od momentu wejścia tych wyzwań tygodnia na serwery Odkąd można je grać To ja Byłem w stanie to wykonać Bez większych przeszkód tylko i wyłącznie raz Za każdym razem jest to u mnie zbugowane Albo wchodzę do gry Pierwszy raz w jakimś tygodniu i te wyzwanie od razu mam zrobione Mimo, że nie podjąłem ani innego kroku, który mógłby mnie do tego wyzwania, zakończenia przybliżyć Ale Rockstar od razu uznaje, że hej, zrobiłem to Albo nie jest to u mnie zbugowane Mogę te wyzwanie zrobić, ale po wykonaniu go zalicza mi się Ale nie dostaję żadnych nagród Piszę do Rockstara już od trzech tygodni I piszę im wprost K***a, to nie działa a oni mi odpisują, hej, nie zrobiłeś tego. Sprawdziliśmy twoje konto. Nie ukończyłeś tego wyzwania tygodnia. A ja mi odpisuję. Macie nawet mój film na moim drugim kanale, w którym pokazuję, jak wykonać te wyzwanie wyzwania tygodnia. A oni mi odpisują po raz kolejny. Hej, sprawdziliśmy twoje konto. Nie wykonałeś tego. To jest takie bezczelne, że wiecie, to jest najgorsza rzecz. Kiedy ja coś robię, oni mi wmawiają, że nie zrobiłem tego. Come on! Ja szczerze powiedziawszy, mam gdzieś tej itemki, ale już sam fakt mnie strasznie irytuje. Że oni wmawiają coś, co po prostu nie jest prawdą, nie? I uważają, że ej, mamy rację. Tutaj na naszych serwerach pokazuje, że nie zrobiłeś tego. To jest absurd. Za pierwszym razem, kiedy miałem taką sytuację, napisałem do Rockstar'a i itemki przyznali. Ale teraz. I już dwa itemki mam zaległe, w tym tygodniu będzie trzeci itemek zaległy I cały czas z Rockstarem walczę, że Hej, te itemy są mi należne, jak mówię Mam kompletnie gdzieś te itemy w sumie Ale sam fakt, że oni powinni to naprawić Bo jeżeli ja coś zrobiłem, mimo że nie interesuje mnie ta nagroda To ją chcę na swoim koncie, po prostu Dla samego faktu, że jeżeli jest jakieś wyzwanie, za które jest nagroda To ta nagroda Powinna być mi dodana do konta. I jeszcze teraz, dodatkowa rzecz, która w sumie też przyszła mi do głowy: że jeżeli kiedyś będzie item, na który będzie mi bardzo zależeć, i przez takie głupie błędy rok mi tych nagrod nie przyzna, no to coś będzie kurde nie tak. Będę poszkodowany w tej sytuacji. W sumie teraz też jestem, ale jak mówię, te nagrody nie są mi do niczego potrzebne, ale liczy się sam fakt. Fakt, że jest nagroda, więc powinna być ona przyznana. I tyle, koniec, kropka, lecimy dalej. Pojazd z klubu. Jak co tydzień w klubie samochodowym do zgarnięcia jest samochód? I praktycznie zawsze sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy samochód, i żeby go wygrać, musimy zająć któreś tam miejsce, ileś dni z rzędu. W wyścigach, oczywiście, z klubu samochodowego. Więc musimy do gry wchodzić codziennie. Robić wyścig, zająć konkretne miejsce, i potem kolejny dzień to samo, kolejny dzień to samo, i tak dalej, i tak dalej. W tym tygodniu jest inaczej, bo możemy samochód zdobyć w ciągu jednego dnia, ale możemy też sobie to rozłożyć na cały tydzień, oczywiście. W tym tygodniu, żeby wygrać kasko, musicie zająć pierwsze miejsce trzy razy. Po prostu. Trzy razy pierwsze miejsce w wyścigu z klubu samochodowego zajmujesz I ten samochód możesz sobie odebrać z klubu samochodowego Więc jest to banalnie proste wyścigi te możecie po prostu rozebrać z dwie osoby Z jakimś randomem i macie szansę, że wygracie Ale też możecie po prostu zbustować ten wyścig z znajomymi Po prostu wygrać sobie trzy razy, potem na przykład dać koledze wygrać trzy razy I ty i twój kolega macie ten samochód zgarnięty Co prawda nie jest to fura zbytnio wybita, jest to kasko Osiągi nie są zbytnio wybitne, ale przynajmniej fajnie wygląda. Jakbyście chcieli go normalnie kupić, to jest on legendary top sport, kosztuje 904 400 dolarów. No chyba, że macie cenę promocyjnie odblokowaną, no to wtedy 680 tysięcy za niego musicie zapłacić. Ale oczywiście w ten tygodniu jest opcja, żeby zgarnąć sobie go za darmo. Moim zdaniem chyba warto, bo jest to pojazd, który jest rzadko używany przez graczy, więc możecie troszeczkę, wiecie, poszpanować na zlotach. Złowisko. Tam znajdziecie kolejny darmowy, po... no to do końca nie darmowy, ale bardzo tani pojazd. Jak macie Złowisko, to możecie spiekrać co tydzień trzy pojazdy. I czasem, no w sumie drugi raz w historii, Zdarza się taka akcja, że jest samochód taki specjalny, powiedzmy. Samochód, który możecie zatrzymać sobie na własność za bardzo niską cenę. Tym razem jest to Penumbra FF. Bardzo fajny pojazd. Sportowy, który nie jest oczywiście wybitny, jeżeli chodzi o osiągi, ale ma kozacki tunic, Ma bardzo rozbudowane te wszystkie opcje, fajna sprawa, ale jeżeli nie macie pomysłu, no to możecie po prostu zrobić go na wersję z szybkich i wściekłych. Bo da się go właśnie zrobić na tą eklipsę piękną, słynną. Więc jak najbardziej polecam. O tym, jak dokładnie działa te zatrzymywanie pojazdów na własne, zrobiłem o tym osobny materiał, macie go w karcie, polecam sobie tam spojrzeć. A teraz przechodzimy sobie dalej. Kolejny segment przed nami, warto kupić i tutaj, w tym tygodniu jest tylko i wyłącznie jedna rzecz, która powinna was interesować i jest to oczywiście Klub Nocny. To jest jeden z najlepszych biznesów w całym GTA uwielbiam ten biznes, bo praktycznie nic nie trzeba w nim robić, a hajs leci. Ja z tego biznesu zarobiłem już pół miliarda, więc ty także powinieneś ten biznes mieć. Że potem nie narzekać, że o, pieniędzy dnia nie masz, bo nie masz klubu nocnego. A klub nocny to jest podstawa zarabiania w GTA Online. Więc tak, w tym tygodniu mamy taniej kluby nocne wszystkie o 30%. I nie dość, że taniej jest sama ta podstawa, to także są taniej wszystkie te dodatki, czyli styl, oświetlenie, nazwa, magazyn, sadzerze, suchy lud. Z tych rzeczy Was interesuje tylko i wyłącznie sekcja magazyn, bo tutaj dzięki temu będziecie zarabiać z klubu nocnego po prostu więcej. Jak macie fundusze, to oczywiście od razu kupujcie wszystkie piętra magazynu i przy okazji także możecie sobie kupić dodatkowe piętra do waszego garażu, ale to akurat jest rzecz opcjonalna. Jak już kupicie ten klub nocny, to macie dostęp do jego komputerka. Jak sobie do niego zajrzycie, to macie tutaj taką zakładkę, która nazywa się zarządzanie magazynem. I tutaj możecie kupić sobie techników. Kupcie sobie ich pięciu, czyli maksymalną ilość, i potem jeszcze macie coś takiego, co nazywa się ulepszenia. I tutaj one także są taniej, jakby co o 30%. Jedyne ulepszenie, które Was interesuje, a raczej jedyne ulepszenia, to wyposażenie, a także pracownicy. Jeżeli chodzi o ulepszenie ochrony, nie ma to kompletnie żadnego sensu. Ja nie mam kupionego tego ulepszenia specjalnie, żeby po prostu kiedyś, jeżeli będę się otworzyć poranie do Kubu taki dokładny, gdzie wszystko będę chciał pokazać, to będę chciał pokazać między innymi, jak wyglądają rajdy na klub nocny, ale problem jest taki, że do tej pory mam kilka tysięcy godzin w GTA Online i rajdy do tej pory miałem chyba tylko i wyłącznie trzy razy, więc one są bardzo, bardzo rzadkie, mimo tego, że nie macie ochrony, nie? Więc nie jest to żadne zagrożenie, jak widać. Lecimy dalej, segment najlepsze premie. I tutaj moim zdaniem warto wspomnieć sobie o czterech premiach Pierwsza, to to, że wszystkie misje od kontaktu, które zleca Simeon Są na premii raz 2 kasa i razy 4 rp Jeżeli zamierzacie w tym tygodniu te misje grać, to grajcie misje, które nazywają się Konfiskata Bo one płacą najwięcej I przy okazji, moim zdaniem, są całkiem fajnie rozbudowane, są najbardziej przyjemne do grania te misje Więc grajcie misję Konfiskata, od Simeona jeżeli potrzebujecie expa i troszeczkę hajsu, także możecie na tym zarobić. Więc tyle, jeżeli chodzi o Simona. Teraz przejdźmy do trzech premii, które łączą się ze sobą. Łączą się w ten sposób, że wszystkie one dotyczą klubu nocnego. Więc tak, pierwsza premia macie raz, dwa na save, na popularność w klubie nocnym. Normalnie jest tak, że dostajecie 148 minut, przy pełnej popularności, 50 tysięcy. Teraz dzięki premii raz, dwa co 48 minut do waszego sejfu będzie wpadać 100 tysięcy, więc to jest już ogromny zarobek. Za nic nie robienie, 100 macie co 48 minut. Następnie, w waszym klubie nocnym, zbiera się oczywiście towar i on także jest na premię raz 2, więc jeżeli zauważycie, że któryś z waszych towarów zapełnił się do maxa, to od razu sprzedajecie cały klub nocny i na tym zrobicie mnóstwo kasy. Ale jeżeli chcecie jeszcze ten proces nieco przyspieszyć. To także możecie sobie te dobra do waszego klubu sprowadzać osobiście. Robicie to w ten sposób, że dzwonicie sobie przez telefon do Johana i tam prosicie go o misję. Po wykonaniu tej misji dostajecie dwa razy więcej kasy, dwa razy więcej RP, a także dwa razy więcej towaru niż byście normalnie dostali. Więc zobaczcie, że macie dwa razy więcej towaru z misji, i także możecie go sprzedać za dwa razy większą wartość, więc macie takie jakby premie w premii. Te misje są prościutkie, więc moim zdaniem, jeżeli nie macie co robić, to warto sobie także to pograć. I został nam ostatni segment, naprawione błędy. Teraz na ekranie macie całą listę, co zostało naprawione. Nie ma tak naprawdę niczego takiego ważnego tutaj, więc po prostu zostawiam to na ekranie. A w tym momencie się z wami poszegnam. Dziękuję wam za obecność. Cześć. Elo.